znaczenie mają współcześnie dożynki, bo rolnictwo już odchodzi w przeszłość, a jednak świętujemy. No tak, ale ciągle musimy się uczyć i dziękować. I dzisiejszy dzień Ojciec Święty Franciszek w ogóle ustanowił dniem dziękczynienia za całą ziemię, za tą piękną ziemię, za góry, lasy, lądy, morza, ale także za trud i pracę rolników, za owoce tej ziemi, których może w tych mniejszych gospodarstwach już prawie że nie ma. Ale są jeszcze gospodarze, pozwolę sobie przedstawić pana dyrektora Szerłomskiego, który właśnie przy ulicy Spadochroniarzy prowadzi jeszcze gospodarstwo rolne. Może by kilka słów powiedział, jak to dzisiaj wygląda. Podstawowy warunek to jest czas, a ja czasu mam dużo, bo jestem już 16 rok na emeryturze. No i trzeba było się czymś zająć, nie? Także oprócz takiego przydomowego ogródka, który pielęgnuje małżonka, no to ja mam parę owieczek, króliki, kury. No i przyjemnie i pożytecznie spędza się ten wolny czas. No a przy okazji to chciałem podziękować wszystkim. Powiedzmy, że w tak krótkim czasie, z tak dużym zaangażowaniem przystąpili do organizacji tych dożynek. Wydawałoby się, że ulica, że nic nie ma. A powiedzmy, w krótkim czasie można było zobaczyć, że każdy coś ma, każdy może się czymś podzielić, może coś podarować. I myślę, że to w tych dożynkach jest najważniejsze. Jednoczą ludzi. Tutaj padły piękne słowa na zakończenie, żeby nikomu nie zabrakło chleba. Nikomu, żeby nikomu nie zabrakło. Przez pracę będzie i chleb. Tak, bo oczywiście z takim dziękczynieniem wiąże się też i kwestia dzielenia się. To jest ogromnie ważne, żebyśmy umieli się tymi darami dzielić. Uświadomili sobie, że te dary nie są tylko naszą zasługą, ale w dużej mierze dzięki Panu Bogu. A zatem nie są naszą wyłączną i prywatną własnością. A zatem dzielmy się tym, co mamy, moi drodzy. No i chwalmy się tym, co mamy, bo to też nam dzisiaj jest potrzebne. Dlatego mieszkańcom, serdecznie organizatorom składam podziękowanie, że w takiej atmosferze mogliśmy dzisiaj te dożynki w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przeżyć. A to jest najmłodszy góral, gazda na golczańskiej ziemi. Powiesz, może się przedstawisz? Jaką rolę dzisiaj mama ci tutaj przydzieliła? Górala. A że górale ciężko pracują, to nie wiem czy on, ale właśnie musieli ciągnąć wóz, bo doszli, że łatwiej ciągnąć niż pchać. Dlatego go tu przyciągnęli i dziękujemy właśnie przedstawicielom też najmłodszych, czyli tych z naszych rodzin, dzieciaków, które dzisiaj też nam tutaj pomagały to przeżyć. Bóg zapłaci. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za zaproszenie. Owoce tej ziemi, które z ręki Pana Boga stały się naszym udziałem.